Ślubujem, że nie będę długi. Obiecuję, że to nie będzie długo. Za krótki czas będziemy na drugim końcu. Już za krótki czas dobijemy do brzegu. Ale jeszcze stale jesteśmy na morzu. Ale ciągle jeszcze jesteśmy na morzu. Bardzo jestem wdzięczny Panu Jezusowi za spiew tych naszych drogich młodych. Bardzo jestem wdzięczny Panu Jezusowi za śpiew tych naszych umiłowanych młodych. A bardzo jestem był pozbudzony tym krasnym śpiewem. A bardzo byłem zachęcony tym pięknym śpiewem. Chcę was pozbudzić, młodzi ludzie. Zachęcam was, młodzi ludzie. Służcie Panu z radością. Służcie Panu z radością. Przy tym wszystkim, że wiem, że macie swoje boje, zapasy. Pomimo tego wiem, że prowadzicie swoje walki, swoje zmagania. Macie mnohe otázky przed sobą w żywota. Macie wiele pytań, wielkich pytań przed sobą w życiu. Co wam chcę powiedzieć? Jednak chcę wam zaświadczyć. Bądźcie wierni Panu Jezusowi. Bądźcie wiernymi Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy miałem 15 roku, kiedy miałem 15 lat, wtedy Pan Jezus zaklopał na moje serce. Wtedy Pan Jezus zapukał na moje serce. A ja som ho powołał do swojego życia. A ja zaprosiłem go do swojego życia. Powołał som ho do lodki mojego życia. A zaprosiłem go do łodzi mojego życia. A ja jestem bardzo szczęśliwy, że są to urobił. Jestem bardzo szczęśliwym, że uczyniłem to. Wiecie, przyszły mnohe burki w moim życiu. Musicie wiedzieć, że wiele burz spotkałem w moim życiu. Wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł do mojego życia, upokoiło się to morze mojego życia. A wtedy, kiedy Pan Jezus wstąpił do łódki mojego życia, to morze życia mego się uspokoiło. Ale potem jeszcze przyszły burki. Ale później wielokrotnie jeszcze nastały burze. Ale już Pan Jezus był w łodzie. Ale Pan Jezus już był w łodzi. A było trzeba go zobudzić. A koniecznością było obudzić go. Zobudzić tą wiarę w niego. Rozbudzić tą wiarę w niego. On był tam w moim życiu. Tak, on tam był w moim życiu. Mnohokrát były sytuacje, kiedy som myślał, już koniec, to jest koniec. Wielokrotnie były sytuacje, gdzie wydawało mi się, to już jest koniec. Już táto vlna ma pohlti. Ta fala już mnie pochłonie. Ale Pan był milostivý. Ale Pan Bóg był łaskawy. A ja was chcę pozbudzić k tomu. A ja chcę zachęcić was do tego. Abyście bojowali dobry bój wiary. Abyście prowadzili dobry bój wiary. Wspominam się, jako 19-roczny chłopiec som był w takich burkach swojego żywota. Przypominam sobie, jako młodzieniec, który miałem 19 lat, znalazłem się w takich burzach, ogromnych burzach życia mego. Ani moi rodzice nie chápali, co się ze mną dzieje. Nawet moi rodzice nie rozumieli, co to wszystko dzieje się. Ani bracia i sestry nie chápali w zborze, co się ze mną dzieje. Ani bracia i siostry w zborze nie rozumieli, co to się dzieje. Lebo widzieli, że są zmietani. Widzieli, że byłem miotany. Ale ja som díval sa na Pana. Ale ja patrzyłem się na Pana. A Pan mi pomógł. A Pan mi dopomógł. A potem przyszły aj małżeństwo takie to burki. A później i w małżeństwie. A też takie burze nastały. Już jest koniec. I też myślałem, że to już jest koniec. Ale znowu są zobudził Pana Jezusa. Ale znowu obudziłem Pana Jezusa. Panie, zachrań ma. Panie, uratuj mnie. Panie, ty widzisz. Panie, ty widzisz tu moją sytuację. Tą moją sytuację. A potem som bol kazateľom. A później byłem kaznodzieją. A slúžil som Pánu s radosťou. I z radością służyłem Panu. A prišli burky. I przyszły burze. A myslel som si, už je koniec. A myślałem, no to już jest koniec. Prišiel som domov a plakal som. Wróciłem do domu i płakałem. A hovorím svojej manželke, Zuzka, všetkému je koniec. Mówię do swojej małżonki, Zuzka, wszystko się skończyło. Všetko. Wszystkie moje nadzieje a moja wiara kończy. Cała moja nadzieja i cała moja wiara kończy się. Wszystko się zosypało. Wszystko się zrujnowało. Ona się dziwa na mnie. A patrzy na mnie. Ja som plakał. Ja płakałem. A ona się usmiała. A ona się uśmiechała. To nie jest koniec. Oj, to nie jest koniec. To jest zaczątek. To jest początek. A ja som cez slzy hovoril, mamička moja, maminka moja, ako to môže byť začiatok, keď všetko je v ruinách, všetko sa zrútilo, čo som doteraz budoval. Ja mówię do niej przez łzy, mamusiu moja, jak môže to byť
koniec, jakby może to być początek, kiedy wszystkie moje plany, nadzieje się poszły w ruinę. Ale ona mówi, ty tomu jeszcze teraz nie rozumiesz. A on mówi, no ty jeszcze temu nie rozumiesz. Nieskór się pochopi. A później to zrozumiesz. Że to jest jeden nowy zaczątek. Że to jest pewien nowy początek. Zapamiętajcie si, moi drogi. Zapamiętajcie sobie to, moje umiłowanie. Młodzi ludzie. A szczególnie wy młodzi ludzie. Kiedy będziecie myśleć, że to jest koniec. Kiedy będziecie myśleć, że to już jest koniec. Tak musicie wiedzieć, że jesteście przed jednym nowym zaczątkiem. Musicie wiedzieć, że jesteście przed nowym początkiem. Że jesteście przeszli urczytą etapą w żywota. Że przeszliście pewien etap życia. A następuje dalsza etapa. A rozpoczyna się nowy etap. Przeszliście urczytym bojom a zápasom. Przeszliście przez pewien bój i walkę. Niecoście si wybudowali. Coś sobie wybudowaliście. Wybudowaliście si urczyte tużby, plany. Zostały wybudowane w was jakieś plany, oczekiwania, coś osiągnęliście. A kiedy naraz tak czujecie, że wszystko jest koniec, a kiedy tak naraz odczuwacie, że już wszystkiemu jest koniec, tak wy czekajcie na Pana. To oczekujcie na nie Pana. Nie zawierzcie dole ten pogląd z Niego. Nie odwróćcie w dół tego spojrzenia z Niego. A ja dziękuję Panu, że moja żona nie była jako Jobowa żona. Ja cieszę się, że moja żona nie była tak jak żona Joba. Preklaj Boga, a zomry. Przeklinaj Boga, a umrzesz. Ale moja żona mówi, nie, to jest nowy zaczątek. Ale moja żona mówiła, nie, to jest nowy początek. Jak się pytacie, dlaczego tak bardzo miłuję swoją małżonkę? Kiedy pytacie się, dlaczego tak bardzo miłuję swoją małżonkę? Dlatego, że Bóg ją używał w moim życiu. Dlatego, że Bóg używał ją, czy używa ją w moim życiu. A nieraz była taka Bożia ruka pre mnie, która mi pomogła, aby som sa neutonul. A nieraz właśnie ona była taką Bożą ręką, która pomogła mi, abym nie zatonął. A było to aj opačne. Ale było to też i odwrotnie. Boli chwile, kiedy ona sa cítila v koncu. Były też chwile, kiedy ona odczuwała, że to już koniec. 3 dni przed tym, jak som sem mal vlastne pred 3 dniami to bolo. 3 dni temu akurat wydarzyło się to. A hovorí, tatinko, ja już dalej nie vládzem. Mówi, tatusiu, ja już nie dam rady dalej. Tak cítim, že tá bolesť mi ide na srdce. A tak odczuwam, že ten ból zbliża się już do serca. A ja som volal na Pána. A ja wołałem do Pana. A hovorím, Panie, zachrán nás. Mówię, Panie, uratuj nás. A Pán Boh ju zachránil. A Pán Boh uratował ją. Chladli jej ruky, chladli jej nohy. Już jej ręce i nogi stawały się zimne. A ja som si nevedel spomenúť ani na číslo na číslo záchranky, pogotovosti. V tej situácii nie byłem w stanie pomyśleć numer pogotowia, telefoniczny numer pogotowia. Ale viete, na aké číslo som si spomenul? Ale viete, aký numer sobie przypomniałem? Žalm 50, 15. Psalm 50, werset 15. Wzywaj ma w dzień służenia. Wzywaj mnie w dzień utrapienia. Ja cię wytrgnę. Ja cię wyrwę. A ty ma będziesz osławał. A ty mnie będziesz uwielbiał. A niekto będziecie chcieć wołać do nieba. Kiedy ktoś będzie chciał wołać do nieba. Tu Bożą pogotowość. Tą Bożą służbę ratunkową. Tak nie zapomnijcie. Nie zapomnij. Psalm 50, 15. Psalm 50, 15. Wzywaj Pana. Wzywaj Pana. A ten, kto będzie wzywać meno Panowo. A ten, kto będzie wzywał imienia Pańskiego. Będzie spasany. Będzie zbawiony. Będzie zachraniony. Będzie poratowany. Wiecie, my potrzebujemy mieć pewny pogląd na Pana. Konieczne jest, abyśmy mieli takie mocne spojrzenie oparte na Panu. Ale te największe wlny, które zawalia proti nam. Nawet te największe fale, które lecą na nas, pędzą na nas. Będą nulowe. W pewnym momencie staną się zerem. Będą mieć nulową hodnotę. Będą mieć taką zerową wartość. Jak ja dnie wspominam, że co to było w tych moich 19 rokach, co to były za wlny. Kiedy ja sobie tak przypominam, jakie te fale, jakiej wielkości te fale były, kiedy miałem 19 lat. Ja som myslel, że wtedy ma to wszystko pohlti. Ja myślałem, że wtedy to wszystko mnie pochłonie. Ale dnes te vlny już mają nulową hodnotę. Dzisiaj te fale to już są
zerowa wartość. Len w tym czasie zapytali te wlny, masz wieru? Ale w tym czasie te fale zadawały mi pytanie, czy wierzysz? A preto przychodzą te skuszki. I dlatego te doświadczenia następują. Powzbudzuję was. Zachęcam was, młodzi ludzie. Pan Bóg nas zachował. Pan Bóg nas ochronił. Nigdy sme od Pana Ježiša neodišli ani na jednu hodinu. A nigdy nie opuściliśmy Pana, chociaż na jedną godzinę. Byliśmy veľmi biedni. Byliśmy bardzo ubogimi. Byliśmy veľmi slabí. Byliśmy bardzo słabymi. Ale nigdy sme Bohu neotrčili chrbát. Ale nigdy nie odwróciliśmy się plecami do Boga. Ale hľadaliśmy Jeho tvár. Ale szukaliśmy oblicza Jego. Tie vlny nás zmietali hore dole. Te fale rzucały nami i w dół, i w górę. Ale wżdycky sme hľadali tvár Pánov. Ale zawsze szukaliśmy oblicza Pańskiego. A On sa nám dal znać. A On pozwolił nam znaleźć się. A teraz w tejto sytuacji. Również i teraz w tej sytuacji. Kiedy títo učedníci myslia, że už budú pohltení tými vlnami. Kiedy uczniowie myśleli, że no już zostaną pochłonięci przez te fale. Pan Ježiš im ide v ústrety. Pan Jezus wychodzi im a naprzeciw. To jest moje świadectwo pre was, pre wszystkich. Ale to jest moje świadectwo dla was, dla wszystkich. Że wiele bojów a zápasów było w moim życiu. Ile tych walk i boi przeszedłem w moim życiu. Ale nigdy ma Pan nie opuścił. Ale nigdy Pan mnie nie wszystkie przyszedł prawy czas. Zawsze przyszedł w właściwym porze. A teraz przychodzi. Również teraz nadchodzi. Przychodzi za tej czwartej straży. Przychodzi teraz o tej czwartej straży. Wiecie, dlaczego przychodzi za tej czwartej straży? Wiecie, dlaczego przychodzi o czwartej straży? Abyśmy wszystkie nasze ambicje, wszystkie nasze predpoklady, abyśmy wszystko pochowali. Abyśmy wszystkie nasze ambicje, wszystkie nasze wyobrażenia pogrzebali. Jak się nieco o sobie myślimy, jeżeli cokolwiek myślisz o sobie, że jeszcze coś potrafisz, na nieco jeszcze mamy siłę, na coś jeszcze masz siłę, masz na nieco schopności, jeszcze masz zdolności do czegoś, to Pan niecha, aby to tak, to wszystko, aby się to tak minulowało. Pan to zostawi, aby to wszystko tak popadło do poziomu zerowego. Jednemu plawczykowi ukazali, że tam się topi jeden człowiek. Pewnemu ratownikowi wskazano, że tam właśnie tonie człowiek. A było to na takim niebezpiecznym miejscu. Było to na takim miejscu niebezpiecznym. A on nie hneď skoczył za tym człowiekiem. A on nie od razu skoczył, aby ratować tego człowieka. A ludzie mu mówili, dlaczego nie skoczysz hneď? A ludzie mówią, dlaczego nie skaczesz od razu? A mówi, poczekajcie. A mówi, zaczekajcie. Ja muszę wiedzieć, kiedy tam. Ja muszę wiedzieć, kiedy skoczyć. A w jednej chwili, kiedy ten człowiek się już opuścił. A w pewnym momencie, kiedy ten człowiek już zanurzył się. A już przestał bojować. Już przestał walczyć. Tak wtedy tam skoczył. Wtedy skoczył. Wyciągnął go. Wyciągnął go. Wypumpował z niego wodę. Wypompował z niego wodę. Pohladkał go. Tak go pogładził po policzkach. Już si na dobrom mieście. No już jesteś na dobrym miejscu. A potem sa opýtali, prečo to tak to robił? A potem zadali mi pytanie, dlaczegoś to w taki sposób uczynił. A on mówi, ten człowiek miał tylko energię. Mówię, ten człowiek miał tyle energii, że keby som bol skoczył hneď, gdybym skoczył od razu, tak mnie by stiahol do hlby. To mnie by ściągnął razem z sobą do głębin. Pán Boh mnohokrát nás nechá, aby sme tú našu energiu, to, čo my si myslíme, tie naše ambície, tie naše schopnosti, aby sme to všetko vydali zo seba. Pán Boh nieraz zostaví nás, aby sme to, našu ambície, to naše, te naše zdolnosti, všetko, aby z nás to tak vyšlo. A keď nakoniec povieme, Pane, staň sa Tvoja vôľa. A kiedy v koncu vypovieme, Pane, nech vôľa Tvoja się vypełni. Ja už wszystko odowzdawam Tobie. Ja już wszystko oddaję Tobie. Jak się zmilujesz nado mną, będę żyć. Jeżeli okażesz mi łaskę, będę żył. Jak mnie niechasz, stanie się Twoja wola. A jeżeli mnie zostawisz, niech się stanie wola Twoja. A wtedy, kiedy się wzdawamy tej swojej woli, a kiedy oddajemy tą naszą wolę, tak Pan Bóg nas zachrani.
To wtedy Pan Bóg nas ratuje. Wspominam się jako przy jednej przyleżitości. Przypominam sobie, jak przy jednej okazji. Jeden z naszych chłopców był bardzo niemocny. Jeden z naszych synów był bardzo chory. Mal wysoką gorączkę. Jaką temperaturę miał? A ja som mal iść kazać Ewangelię. A ja miałem udać się, aby zwiastować Ewangelię. A moja manżelka mi mówi, nie możesz odejść, niechać nas tu z tym to dzieciaciem. A moja małżonka mówi, nie możesz zostawić nas tutaj w tej sytuacji z tym dzieckiem. A mówi, mamiczka moja, ja nie mogę zostać teraz w domu. Ja mówię, mamusiu, no ale ja nie mogę teraz zostać w domu. Czekają ma ludzie, którzy potrzebują zwestować, poczuć Ewangelię. Oczekują na mnie ludzie, którzy potrzebują słyszeć Ewangelii. A wystartował som z domu. I wyruszyłem z domu. Dziecię miało wysoką gorączkę. Dziecię miało wysoką temperaturę. A jak som išiel autom, tak som mal wielki boj a zápas vo svojom srdci. Kiedy podróżowałem samochodem, to w moim sercu toczyła się wielka bitwa i bój. Przyszła myślienka, że można, że już wiac swoje dziecia nie uvidí. Nadeszła myśl, no może już swojego dziecka więcej nie zobaczysz. Ale na drugiej stronie przychodziła myślienka, że Bóg jest wierny, aby zachranił moje dziecko. Ale z drugiej strony nadeszła myśl, że Bóg jest wiernym, aby wyratować moje dziecko. Wiecie, te wlny narastali. Wiecie, te fale narastały. A tak som prišiel na to miesto. I dotarłem na to miejsce. A cez slzy som kázal Božie slovo. I przez łzy zwiastowałem Słowo Boże. A w tom všetkom, tom kázaní bola viera a nádej, že Boh ma nesklame. A w całym tym kazaniu przebijała się wiara i nadzieja, że Bóg mnie nie zawiedzie. A wiecie, o czym som tam kazał? A wiecie, o czym mówiłem? Ako Abraham obetował swojego syna. Jak Izaka. Abraham ofiarował syna swojego Izaka. Ja som tak kazał, ako keby som to właśnie prawie przeżywał. Ja tak zwiastowałem, jakbym akurat to przechodził przez to. Ludzie nie chápali. Ludzie nie rozumieli. Ale płakali. I płakali. Duch Boży sa dotykał tych serc. Duch Boży dotykał się tych serc. A kiedy som skończył kazanie, kiedy kazanie zakończyłem, dobehol jeden posol, dotarł pewien poseł, posłaniec, że prišiel telefon, że otrzymał telefon, że moja manżelka mi odkazuje, że ak jeszcze chcę widzieć dziecię żywe, aby som okamžite prišiel dom. Że moja małżonka dzwoni, jeżeli chce jeszcze żywego syna zobaczyć, abym natychmiast wracał do domu. A ja som skończył swoją służbę. Zakończyłem swoje usługiwanie. Sadol som do auta. Siadłem w samochód. A wiecie si predstaviť, ako som sa ponáhľal domov. A wiecie, z jaką szybkością wracałem do domu. A keď som prišiel domov, videl som plačúcu moju manželku. A kiedy dotarłem do domu, widziałem małżonkę, która płakała. A maličké dieťa, malého chlapčeka. A małego chłopca, ktorý bol ako malá mrtvolka. Ktorý bol ako taký mały umarły już. Vysokú mal horúčku. Vysokú temperaturę miał. A hovorí manželke, zmeraj mu. A mówię małżonce, zmierz temperaturę. A hovorí, pred chvíľou som merala. A ona mówi, pred chvíľou zmierzyłam. 41 stupňov. 41 stopni. A hovorí, zmeraj mu znovu. A ja mówię, zmierz mu jeszcze. A ona zmeriava a bolo 39. A ona zmierzyła, bolo 39. A hovorím, strás ten teplomer. Ja mówię, wstrząśnij, poruszaj tym termometrem. Znowu mu zmeraj. I znowu mu zmierz. A mówię, prečo, tatinko? Mówi, dlaczego, tatusiu? Nie pytaj się. Nie pytaj się, zmeraj. Mierz. Zmerala mu. Mierzyła? Już było 38. Bo 38. Hovorím, strás ten teplomer a znowu zmeraj. Wstrząśnij tym termometrem. Ale vnímal som, ako Božia viera vchádza do mojego serca. I tak odczuwałem, jak Boża wiara wstępuje w moje serce. Zmerala mu. Mierzyła. Už mal 37. Už miał 37. Hovorím, znovu to stras a znovu mu ho zmierz. Znovu strząśnij tym termometrem i znovu mu je zmierz. A už mal 36. A miał 36. Hovorím, rýchlo ho zabal. Ja mówię, szybko go owiń. Lebo už mu je zima. Dlatego, że już zimno mu. Pán bol verný. Bóg jest wierny. Dnes je to taký chlap. Dzisiaj to jest taki mężczyzna. Že keď som sa lúčil s ním,
Że kiedy żegnałem się z nim, tak on się tak to ku mnie sklonił. Tak on się tak nachylił do mnie, pocałował. Tak ma powłoskał. Tak a mnie widzicie, pocałował. Ja nie jestem taki niejaki malutki. A widzicie, że ja nie jestem jakimś takim kruszynką. Widzicie, jaki jest wierny Bóg. Widzicie, jaki wierny, jakim wiernym Bogiem jest. Świeci mam z wielką łaską a rozhodnością. Składam wam świadectwo z wielką miłością i zdecydowaniem. Wy młodzi ludzie. Wy młodzi ludzie. Ale aj wy, których chlawi zdobia szedin. Również i wy, których głowy zdobią siwe włosy. Że Bóg jest wierny. Że Bóg jest wiernym. A że był wszystki tam. A był zawsze tam. Kiedy som ja cítil samotu. Kiedy odczuwałem samotność. A som cítil, że som tymi okolnościami żywota veľmi tiesnený. Kiedy odczuwałem, że jestem ściśniony przez te okoliczności życia, on nadszedł. A powiedział, ja som. A powiedział, ja jestem. Nie bój sa. Nie bój się. A on był wierny. On był wierny. A dnes, kiedy już szediny zdobia moją głowę. A dzisiaj, kiedy siwizna pokrywa już moją głowę, tak chwalim Pana. Uwielbiam Pana. A dziękuję Mu za to. I dziękuję Mu za to, że mi dał miłość. Okazał mi łaskę. Aby som ho powołał do swojego serca, do swojego żywota. Abym zaprosił go do swojego serca, też do swojego życia. W mojej młodości. Już w moim młodym wieku. A on ma zachował za każdych okolności żywota. A on mnie ochronił w każdej sytuacji życia mego. On nam nie zasłubił, że nie będziemy mieć problemy. On nam nie obiecał, że nie będziemy, że będziemy mieć życie bez problemów. Ani ja wam nie ślubuję, że kiedy przyjmiecie Pana Jezusa, że nie będziecie mieć ciężkości. Również ja nie obiecuję wam, że kiedy przyjmiecie Pana Jezusa, że nie będziecie mieć trudności. Ale wiecie, co nam on zasłubił? Ale wiecie, co on nam obiecał? Że on będzie z nami. Że on będzie z nami. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Niech jakiekolwiek sytuacje żywota powstaną. I jakiekolwiek sytuacje życia powstaną. Ja mogę wiedzieć. Ja mogę wiedzieć. Że on jest ze mną. Że on jest ze mną. A dôleżite jest, aby som sa ja wszystko skontrolował, czy ja som z nim. Ale istotnym jest, abym ja kontrolował zawsze, czy to ja jestem z nim. Wiecie, w tych skúškach żywota, w tych doświadczeniach życia, my musimy iść dalej. My musimy poruszać się do przodu. My nie smiemy myśleć tylko na siebie. My nie możemy myśleć tylko na siebie. My mamy mieć myślenie podobać się naszemu Panowi. My musimy posiadać myśl, aby podobać się Panu Jezusowi, być podobnymi do Wiecie, Niego. Wiecie, dlaczego Peter wyszedł z tej łódki? Wiecie, dlaczego Piotr wyszedł z tej łódki? Lebo on chciał podobać swojemu Bogu. Dlatego, że on się chciał podobać swojemu Bogu. Swojemu Panowi. Swojemu Panu. On chciał robić to, co robi on. On chciał robić to, co robi on. On chciał stać tam, gdzie stoi on. On chciał stać tam, gdzie stał Pan. Widzicie, ten zapas naszego żywota nie jest len o tym, o nas. Widzicie, ta walka życia nie zależy tylko o nas samych. Ale aby Pan Jezus był widzielny w naszym żywocie. Ale aby Pan Jezus był widoczny w naszym życiu. A ty musisz wyjść z tej swojej istoty. A ty musisz opuścić tą swoją pewność. Wiecie, człowiek tak si drży tu swoją istotę. Człowiek tak trzyma się tego swojego bezpieczeństwa. Wspominam sobie, kiedy som był kazatelom. Przypominam sobie, kiedy byłem kaznodzieją. A mal som svoj kazatelský plat. A miałem też wynagrodzenie za służbę kaznodziejską. Tak mi ciężko było opuścić to taką istotę, że to kazatelského swojego zamestnania. Tak trudno mi było opuścić tą pewność tego zatrudnienia jako kaznodziei. Ale Pan mówił, chodź. Ale Pan Jezus powiedział, chodź. Postaw się na tą wodę. Stań na tej wodzie. A stój wierą. I stój wiarą. A dziwaj się na mnie. A patrz się na mnie. To nie jest o ciebie. To nie jest od ciebie. To jest o mnie, mówi Pan. To chodzi o mnie. Ty się dziwaj na mnie. Ty patrz na mnie. A kim się będziesz na mnie dziwać? A dopóki będziesz patrzył na mnie, ja cię zachowam. Ja cię zachowam. Ja się postaram o twoją rodzinę. Ja zatroszczę się o twoją rodzinę. Ja się postaram o twoje dzieci. Ja zatroszczę się o twoje dzieci. Ja się postaram o wszystkie twoje potrzeby. Ja zatroszczę się o wszystkie twoje potrzeby.
A wiecie, odkiedy Pan Jezus się stara o mnie? A wiecie, od kiedy Pan Jezus troszczy się o mnie? Nie mam niedostatku. Nie mam niedostatku. Doskonale się stara. Doskonale troszczy się. Sława mu, halleluja. Chwała mu, halleluja. Przy jednej przyleżytości moja manżelka była w niemocnicy. Przy pewnej okazji małżonka moja była w szpitalu. A przechadzała ciężką operację. Przechodziła przez ciężką, poważną operację. Było otázne, że czy mam iść na ewangelizację w ten czas, albo mam ją pozrzeć w szpitalu. Zadawałem sobie pytanie, czy mam udać się na ewangelizację, czy odwiedzić ją w szpitalu. Lebo telefonował som z nią. Dlatego, że rozmawiałem telefonicznie z nią. A ona była tak źle w tej niemocnicy, że mi mówi: tatinko, może, że się już więcej nie uvidíme. Tak to poważne było z nią, że mówiła mi: tatusiu, być może już się nie spotkamy. A ja som ju povzbudzoval cez telefon a hovorím: buď statočná moja. A ja tak zachęcałem ją przez ten telefon, mówię: moja droga, bądź taka dzielna, bądź dzielną. A hovorím: ja teraz pojdem na ewangelizację a po skończeniu ja večer ťa prídem navštíviť. Wiesz, ja teraz udam się na ewangelizację, a kiedy zakończy się wieczorem, to ja cię odwiedzę. Przyjdę do niemocnicy, wieczorem cię nawiedzę. Wieczorem odwiedzę cię w szpitalu. A wtedy, jak som to powiedział, wypadł jej telefon z ręki. A wtedy, kiedy powiedziałem, telefon wyleciał jej z ręki. Poczuł som, ako zastonala. Poczułem, jak tak, no, westchnęła głęboko. Potem som poczuł krzyk tych sestryczek. Potem usłyszałem, że tam siostry, pielęgniarki zakrzyczały. A nie som pochopił, że jest bardzo źle. I zaraz zrozumiałem, że jest bardzo źle. Wielka trma wrma była okolo niej. Cały ruch się zrobił wokół niej. A potem telefon wypnął. A później wyłączył się telefon. A ja som teraz mal iść tym smerom. A ja teraz miałem iść w tym kierunku. Czy pójdę za moją manżelką? Czy pójdę do mojej małżonki? Albo pójdę na ewangelizację. Albo udam się na ewangelizację. A przyszedł som na jedną krzyżowatkę, gdzie som sa musel rozhodnąć. I dotarłem do pewnego skrzyżowania, gdzie musiałem podjąć decyzję. A ja som len jedno vnímal, że Bóg sa díva na moje serce. A jedno tylko rozumiemy, że Bóg patrzy się na moje serce. Że gdzie sa teraz rozhodnie? Jaką decyzję podejmę teraz? Wiecie si przedstawić, kiedy wy milujecie niekogo? Wyobraźcie sobie, że miłujecie kogoś. Kiedy miluję tu swoją żonę. Kiedy miłuję swoją małżonkę. Ale miluję aj Pana Jezusa. Ale miluję również i Pana Jezusa. A teraz wyście na tej krzyżowatce, musicie się rozhodnąć, czy do prawa, albo do lewa. A teraz wy jesteście na tym skrzyżowaniu i musicie podjąć decyzję, czy w prawo, czy w lewo. A tak som powiedział: Panie Jezusiu. A tak powiedziałem: Panie Jezu, ja pójdę tam, gdzie ty ma posielasz. Ja pójdę tam, gdzie ty mnie posyłasz. A prosím cię, ty chodź k mojej manżelce. A proszę cię, ty odwiedź moją małżonkę. Pozrel som sa na hodiny. Popatrzyłem na zegarek. A widział som, że kolko je czas. Stwierdziłem, jaka, która godzina była. A wiedział som, że już mam najwyższy czas, aby som zobrał ten smer na tą ewangelizację. I zrozumiałem, że to jest ostatnia chwila, aby udać się w tym kierunku, gdzie miałem być na ewangelizacji. Wiecie si przedstawić, jaka to była służba? Wiecie sobie wyobrazić, jakie to było usługiwanie? Służył som. Usługiwałem. Ale cała moja dusza, moje serce rewalo k Bohu. Ale cała moja dusza, całe moje serce krzyczało do Boga. Bądź mi milostiwy, Boże. Okaż mi łaskę, bądź Boże. Milostiwy mojej żonie. Bądź miłościw dla mojej żony. A kiedy som dal wizwę, mnohí ľudia prijali Pána Ježiša. Kiedy dałem wezwanie, wiele ludzi, młodych ludzi przyjęło Pana Jezusa. Wspominam si, ako jeden otec a jeden syn mal dlhoročné problémy. Przypominam sobie, jak pewien ojciec i syn mieli problemy, które latami się ciągły. A kiedy som skończył to kázanie, syn wyskoczył zo swojego miejsca, beżał k swojemu ojcowi a prosił go o odpustenie. A kiedy skończyłem kazanie, to ten syn wybiegł ze swojego miejsca i podbiegł do ojca i prosił go o przebaczenie. A ludzie tam odozdawali swój żywot. A ludzie oddawali życie swoje Panu. A kiedy som aj z poslednim człowiekiem skończył modlitwę. A kiedy skończyłem modlitwę już z ostatnim człowiekiem. Sadal som do auta a išiel som w nocy do niemocnicy za swoją manżelkę. Wracałem, aby odwiedzić małżonkę w szpitalu.
A keď som prišiel k nej, a kiedy dotarłem do niej, ona sa už usmievala. Už si usmiechala. A hovorí, tatinko, už mi je lepšie. Moj tatušu, kochanie, už mi je zlepšie. A hovorím, povedz mi, kedy sa ti zlepšil stav? A ja mówię, powiedz mi, kiedy to się stało, że polepszyło ci się? Však keď sme telefonovali, vypadol ti telefon z ruky a počul som, čo sa tam dialo. A bo kiedy rozmawialiśmy telefonicznie, to telefon wypadł ci z ręki i słyszałem, co tam wszystko działo się. A ona povedala presne čas, kedy sa to zmenilo. A ona tak powiedziała dokładną chwilę, kiedy to się stało. A ja som vedel, že to bolo presne vtedy. Ja wiedziałem, že to bolo dokładnie vtedy, keď som sa rozhodol pre Pána. Kiedy zdecydowałem się za Pánem. Aby som išiel a slúžil jemu. Aby iš a usługiwać jemu. Viete, niektorí ľudia povedia, ty nemáš srdce. Viete, niektórzy ľudia mówią, ty nemáš serca. Niekto by povedal, ty nemáš rozum. Ktoś by powiedział, tobie brak rozumu. Ale možno, že by mi nepovedali, že ty nemáš vieru. Ale možno, že by mi nepovedali, ty nemáš viary. Lebo Pán Boh očakáva od nás vieru. Takže Pán Boh od nás očakuje viary. A vtedy, keď sa my pre Neho rozhodneme, a vtedy, keď my podejmieme decyzie dla Niego, vtedy ideme cestou viery. Wtedy idziemy drogą wiary. Ale my musimy się dziwać na Niego. Ale musimy patrzeć na Niego. Te okoliczności nie smą nam zabrać pogląd dole. Te okoliczności nie mogą oderwać naszego spojrzenia. Nie smiemy myśleć na to, co si będą myśleć ludzie. Nie możemy myśleć o tym, co ludzie będą myśleć. Nie smiemy myśleć na to, co powie swokra, kiedy się to dozwie. Nie będziemy, nie możemy myśleć na tym, co powie teściowa. 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 O tym. Ale musíš myslieť na to, čo hovorí Pán, čo hovorí Boh. Musíš myslieť na tým, o tým, čo Boh mi myslí. Odpuste mi tešťové. Tešťové, prosím, mi vybáčiť. Keby som nebol hľadel na Pána. Kdyby mi nepatřil na Pána. V mnohých životných situáciách. V vielu situáciách mého życia. Nebol by som videl to spasenie Božie. Nie oglądałbym tego Bożego zbawienia. On ma zachycił. On mnie chwycił. On ma podrżał. On mnie podtrzymał. On ma dowiedol aż do dzisiejszego dnia. On mnie doprowadził aż do dzisiejszego. A ciebie, brat mój. Również ciebie, bracie mój. A ciebie, siostra moja. Ciebie, siostra. Zdaj mu chwałę. Oddaj mu chwałę. Służ mu z radością. Usługuj mu z radością. Diabol wszystko urobi w twoim życiu, aby si zobrał pogląd dole z Pana. Diabeł uczyni wszystko, abyś odwrócił spojrzenie w dół od Pana. Abyś się zaczął bać. Abyś zaczął się lękać. Abyś się zaczął seba lutować. Abyś zaczął użalać się nad sobą. Abyś się zaczął krócić sam około seba. Abyś zaczęła kręcić się około siebie. Ale ty poglądnij na Niego. Ale ty popatrz na Niego. Otrnij ten pogląd od seba. Oderwij to spojrzenie od samego nie siebie. Nie bój się. Nie bój się. Nie lutuj sam seba. Nie użalaj się nad samym sobą. Ale dwoweruj Bogu. Ale ufaj Bogu. To świadectwo wam mogę bardzo jasne wydać z mojego życia. To świadectwo, jasne świadectwo mogę tak odważnie złożyć wam. A Peter, on chciał się podobać Panu. A Piotr chciał być podobny do Pana. A preto sa vzdal všetkých, ešte aj tej istoty, ktorú tam mal. On zostawił wszystko, nawet tej pewności, którą posiadał. A ja sa ťa chcem opýtať, aj ty sa chceš podobať Pánu Ježišovi. A chcę zadać ci pytanie, czy również ty chcesz podobać się, być podobnym do Pana Jezusa. Pán Ježiš hovorí, učedník nie je nad svojho majstra. Pán Ježiš powiedział, że uczeń nie jest nad mistrza swego. Ale stačí, keď budeme taký ako on. Ale wystarczy, kiedy będziemy takimi, jakim on. Sestra moja. Siostro moja. Brat mój. Bracie mój. Drahý môj priateľ. Drogi mój przyjacielu. Chci sa podobať Pánu. Chciej być podobnym do Pana. Powiedz Panie. Powiedz Panie. Powiedz mi, aby som išiel k Tebe. Powiedz mi, abym szedł do Ciebie. Ciągnij ma k sebe. Ciągnij mnie do siebie. Wołaj ma k sebe. Wołaj mnie do siebie. Nikt nie może przyjść k Ojcowi. Nikt nie może przyjść do Ojca. Tylko ciągnie Boży Duch. Tylko ten, którego Duch Boży nikt nie może do bliskości Jezusowej przyjść. Tylko ciągnie Święty Duch. Nikt nie może przyjść do bliskości Jezusa, tylko ten, którego Duch Święty ciągnie. Wołaj ma, Panie. Wołaj mnie, Panie. Pros Pana.
Proś Pana. Panie, ciągnij ma. Panie, ciągnij mnie. Buduj moją wiarę. Buduj moją wiarę. Pridaj mi wiary. Przymnóż mi wiary. Aby som sa ti mohol podobať. Aby mohol podobať sa tobie. Aby v mojom živote sa mohli odzrkadlovať tvoje skutky. Aby v mojom życiu mohli odzvierciedlať sa tvoje učinky. Aby tí ostatní, ktorí sú v loďkách svojho života, aby videli, že funguje život viery. Aby ti, ktorí towarzyszą v tých łodziach obok, mohli zrozumieť i vidieť, že funkcjonuje życie wiary. Viete, nie Petrova viera ho zachovala. To nie viera Piotra zachovala go, vyratovala. On mal veľkú vieru. Neviem, koľko by sme v takej búrke vystúpili z tej loďky. On miał wielką wiarę. Nie wiem, ilu z nás byłoby tu, żeby w takiej burzy wyjść z łodzi. Mirko, ty byś wystąpił. Ja Mirek, ty byś wystąpił, ja nie. No, nie wiem. No, nie wiem. Wiecie, co zadrżało Petra? Wiecie, co zatrzymało Piotra? Peter miał wielką wiarę. Piotr miał wielką wiarę. Ale ją zadrżała Boża miłość. Ale Boża łaska go zatrzymała. My możemy mieć wielką wiarę. My możemy mieć wielką wiarę. Ale to, co nas zachowa. A to, co nas zachowa. To jest Boża miłość. To jest łaska Boża. To jest jego łaskawa ruka. To jest jego miłościwa ręka. Lebo niekiedy aj ta nasza wiara jest taka, że niekiedy tak wierzymy. Bo nasza wiara jest taka, że jest czas, kiedy tak mocno wierzymy. A inokiedy zase mamy pocit, że jesteśmy pod czarą w swojej wierze. A innym razem mamy takie uczucie, jakbyśmy byli na ujemnej stronie pod linią naszej wiary. Ale obyczajnie jesteśmy pod czarą wtedy, kiedy jesteśmy w wielkich skuszkach. A zazwyczaj pod tą linią zerową jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy w wielkich doświadczeniach. Ale to, co nas zachowa. Ale to, co nas wyratuje. To jest jego łaskawa ruka. To jest jego miłościwa dłoń. A Pan Jezus zachytił Petra. A to Pan Jezus chwycił Piotra. Precio si pochybował? Dlaczego wątpiłeś? Precio si pochybował? Dlaczego wątpiłeś? Sestra moja, brat mój. Siostro moja, drogi mój przyjaciel. Drogi mój przyjacielu. Nie pochybuj. Nie wątp. Pan cię miluje. Pan cię kocha. Si wzacny w jego oczach. Jesteś cennym w jego oczach. Ty si myślisz, że nie jesteś cenna, dlatego że sa chłopcy tak o ciebie nie zaujmają. Ty myślisz, że nie jesteś cenną, dlatego że chłopcy nie są zainteresowani tobą. Ale Pan Jezus Chrystus, on sa na ciebie inaczej dziwa. Ale Pan Jezus w inny sposób patrzy na ciebie. Dla niego jesteś cenna, wzacna. Dla niego jesteś cenną, jesteś drogocenną. A ma przygotowanego to prawego pre twoje życie. A ma przygotowanego tego właściwego dla twojego życia. Prečo pochybujesz? Dlaczego wątpisz? O człowiecze małej wiary. O człowieku małej wiary. Ty córka małej wiary. Ty córko małej wiary. Prečo pochybujesz? Dlaczego tak wątpisz? Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Czy ja się nie staram o ciebie? Czy ja nie troszczę się o ciebie? Czy ja nie chcę to iste, co ty chcesz? Czy ja nie chcę tego samego, co ty chcesz? Abyś była pożegnana. Abyś była pobłogosławiona. Abyś był pożegnany. Abyś był błogosławiony. Lebo moje myślenki o ciebie są na dobre. Dlatego myśli moje o tobie są ku dobremu. Aby som cię zbudował, a nie zborił. Aby cię umocnić, budować, a nie zburzyć. Aby som cię zasadził, a nie wyplienił. Aby cię posadzić, a nie wykorzenić. Aby som ci dał pożegnaną przyszłość. Aby dać ci błogosławioną przyszłość. Ciebie. Tobie. Twojej rodzinie, którą Twojej rodzinie, którą ci daję. A twoim dzieciom. I też twoim dzieciom. A budúcim generacjom. I przyszłym generacjom. O, prečo pochybujesz? Dlaczego wątpisz? Chodź. Chodź. Wstąpim do twojej łódki, mówi Pan. Wstąpię do twojej łódki, mówi Pan. A upokoi się twoje serce. A twoje serce się uspokoi. A ja stoję przy drzwiach. A oto stoję u drzwi. A klepem. I kołaczem. Gdyby poczuł niekto mój głos. Gdyby ktoś usłyszał głos mój. A otworzyłby drzwi. I otworzyłby drzwi. Ja wejdę k niemu. Ja wejdę do niego. A tu Pan Jezus wszedł z Petrem do łódki. I tutaj Pan Jezus z Piotrem wstąpił do łodzi. A wtedy, kiedy on tam wstąpił, upokoiło się morze. Morze się uspokoiło. A ty potrzebujesz Pana Jezusa. Również i ty potrzebujesz Pana Jezusa. Do tych burok, do tych wln twojego żywota. Do tych burz, do tych fal. Wtedy zaupokoi twoje rozburzone serce. A wtedy uspokoi się twoje wzburzone serce. Wtedy pominie strach. Wtedy przeminie opuści się strach. Wtedy pominą te obawy.
Wtedy te obawy keď Pán Ježiš znikną, vstúpi do lodky tvojho života. Kiedy Pán Ježiš vstúpi do łódki życia twego. Powiedz Panu. Powiedz Panu. Počujem tvoje volanie. Ja słyszę twoje volanie. Vnímam, že klopeš na dvere mojho srdca. Czuję, że ty stukasz na drzwi serca mego. O Panie, otváram ti to svoje hriešne srdce. O Panie, otvieram ci moje vstup grzeszne do mojego srdca. Wejdź do mojego serca. Vstup do lodki mojego života. Wejdź do łódki życia mego. A uvidíš, upokoi sa to more. A zobaczysz, że to morze się uspokoi. A dojdziesz do bezpiecznego cieľa. I dopłyniesz do bezpiecznej przystani. A poznasz, że Pan Jezus Chrystus. I poznasz, że to Pan Jezus Chrystus. Jest Syn Boży. Że to On jest Synem Bożym. Alleluja. Alleluja. Że On ma moc nad każdą sytuacją żywota. Że On ma moc nad każdą sytuacją. Wie uciszyć burkę twoją serca. Wie jak uspokoić burzę w twym sercu. A wie napełnić twoje potrzeby. I jest w stanie i wie jak zaspokoić twoje potrzeby. A wie cię pożegnać. I też jest w stanie cię pobłogosławić. Dłoweruj mu. Ufaj mu. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Sklonimy swoje głowy. Pochylmy nasze głowy.